Tak naprawdę jeden z czołowych wokalistów Disco Polo i mój pierwszy wywiad z nim w życiu. Cześć! Cześć, witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło. I powiedz mi, tak naprawdę co cię skłoniło, żeby tutaj przyjść? Jaka motywacja tobą kierowała? Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który zawsze, którego chyba nie trzeba motywować, ale kiedy trzeba komuś pomóc, to jestem zawsze otwarty na takie propozycje. Wiem, że tej pomocy potrzeba bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj pomagamy, gramy dla Grześka, życzymy mu dużo, dużo zdrowia. Jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu mógł funkcjonować i żyło mu się po wypadku łatwiej. Zauważyłam na twoich mediach społecznościowych, czy tam nawet na profilu na Facebooku, że bardzo dużo takich, może nie bardzo dużo, ale często dostawiasz takie posty, gdzie po prostu dzielisz się z tym, tą informacją, że trzeba komuś pomóc. I czy po prostu wierzysz w to stwierdzenie, że dobro powraca podwójnie? Oczywiście. Wierzę i niejednokrotnie spotkałem się z tym, że kiedy komuś pomagam, to za chwilę dzieje się w moim życiu coś dobrego. Dlatego jeżeli możemy pomagać, to warto pomagać, trzeba pomagać i zawsze będę zachęcał do pomocy innym, pomocy bliźniemu, bo życie jest zbyt krótkie, żeby tego nie robić. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, to dajcie coś od siebie. Bo też właśnie nigdy nie wiadomo, co się stanie. Każdy ma swoją rodzinę, zawsze może coś się stać i trzeba będzie po prostu pomóc sobie. Oczywiście, tak? Nigdy nie wiadomo, czy my za rok, dwa, pięć, dziesięć lat nie będziemy po tej drugiej stronie i to my być może będziemy potrzebować tej pomocy. Dlatego ja jestem za tym, żeby pomagać i jeżeli będę mógł pomagać, to zawsze będę to robił. No to już tak przechodząc płynnie do nowości muzycznych, czego możemy się spodziewać? Nie mam przed ciebie w najbliższym czasie, chciałabym jakąś podpowiedź. Nowości oczywiście będą, już niebawem, bo w kwietniu kręcimy teledysk do nowej piosenki. Utwór będzie bardzo taneczny, trochę powiedziałbym dyskotekowy. Będzie to duet, ale z kim nie mogę zdradzić. Zespół Playboys w tym roku obchodzi dziesięciolecie, a więc 10 lat już gramy dla was. Sam w to nie wierzę, bo od 2013 roku, w 2013 roku pojawiła się pierwsza piosenka pod tytułem Nasza Noc. Dlatego w tym roku powiedzieliśmy sobie, że tych utworów będzie więcej. Od czasu do czasu wrzucamy poza oficjalnymi teledyskami tak zwane bonus tracki. Ostatnio pojawił się utwór Milion Gwiazd, który gdzieś tam wyciągnęliśmy z dysku na komputerze. Utwór powstał w 2016 roku, a więc stwierdziliśmy, żeby po prostu gdzieś tam sobie poleciał, być może komuś się spodoba. I w tym roku tych utworów będzie zdecydowanie więcej, ale czekajcie, bo myślę, że na majówkę pojawi się nowość od Playboysów i będzie naprawdę grubo. No to oczywiście trzymamy za słowo, wszyscy trzymamy za słowo, ale czy możesz chociaż tytuł zdradzić jednej z nowości? Wiesz co, nie będę zdradzał tytułu, dlatego, że jeśli zdradzę tytuł, to może nie, to będzie zbyt wiele. Właśnie o to chodzi. A nie chcę zapeszać, chcę, żeby to wszystko wyszło naprawdę super. Jeszcze nie nakręciliśmy teledysku, a chcę, żeby naprawdę to wyszło na 110%, była miazga, żeby ten teledysk po prostu wpisał się w kanony muzyki Disco Polo. Dlatego jeżeli nakręcimy klip, obejrzę go i stwierdzę, że jest ok, to na pewno was poinformuję, jaki będzie tytuł naszej nowej piosenki. A powiedz mi, bo niedługo zaczyna się sezon letni tak naprawdę. Co prawda na razie jeszcze pada, ale niedługo ten sezon letni całkowicie startuje, zaczął się wakacje. Czy masz takie jakieś po prostu plan na wakacje, żeby odpocząć od tego wszystkiego, od wszystkich problemów, zgiełków i tak dalej? Wiesz co, ja odpoczywam teraz. Będąc tutaj odpoczywam. W zasadzie zagraliśmy ostatni koncert wczoraj. W tej chwili mamy chwilkę czasu. W święta wielkanocne rozpoczynamy. Mamy znowu koncertowanie, a więc mamy w zasadzie dwa tygodnie luzu i to jest czas na odpoczynek, a już od świąt ruszamy z kopyta
O, ktoś nam tutaj przeszkodził, ale nic się nie stało. Ruszamy z kopyta i w sezonie letnim niestety nie będzie czasu na wakacje, ale myślę, że w sezonie zimowym gdzieś, może jesiennym, na pewno gdzieś się wybiorę. Czyli bardziej tak pod koniec, ojej, pozdrawiam biegaczy, chociaż w piłkę nie grają dzisiaj. Czyli bardziej pod koniec roku szykuje się jakiś na taki naprawdę prawdziwy odpoczynek. Tak, zawsze październik, listopad to jest taki czas, kiedy robimy sobie taki tydzień, jeden weekend wolny i gdzieś tam staramy się pojechać. Jeśli nie tutaj w Polsce, to gdzieś spędzamy czas za granicą, a więc w tym roku mam nadzieję, że też tak będzie. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i moje ostatnie pytanie. Co sądzisz o naszej Blance, która nas reprezentuje na Eurowizji? Wiesz co? Ciekawy jestem sam, jak Blanka sobie poradzi, naprawdę, bardzo jestem ciekawy, bo Eurowizja rządzi się swoimi prawami i szczerze mówiąc to jest konkurs, który wzbudza olbrzymie kontrowersje moim zdaniem i czasami zupełnie nie ma znaczenia to, kto jak śpiewa, co śpiewa. Czasami z tego, co obserwuję, liczy się cała otoczka, więc pokaz świateł, przebrań i tak dalej. W tej chwili Eurowizja to taki teatr moim zdaniem, a więc kibicuję Blance, żeby wypadła jak najlepiej, żeby po prostu jej występ sam jej się spodobał, bo jeżeli jej się spodoba, to myślę, że wszystko będzie okej. Trzymam kciuki, bo zawsze trzymam kciuki za naszych reprezentantów i no chciałbym, żeby było jak najlepiej. Tego jej życzę. Tego wszyscy jej chyba życzymy, o ile nie jesteśmy hejterami Blanki. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i również trzymam kciuki, ale za twoje nowe nowości, które mam nadzieję, że niedługo usłyszymy. Oczywiście, nie jesteśmy hejterami, ja hejterem nigdy nie byłem, nie będę. I mówię wam zupełnie szczerze, jeżeli macie hejtować kogoś, to lepiej wyskoczyć na przykład na piwo, na rower, niż pisać głupoty w internecie, bo to jest zupełnie bez sensu. Życie jest zbyt piękne, żeby czepiać się innych. Żyjmy na 110%, cieszmy się życiem, a hejtowanie zostawmy gdzieś tam z tyłu, bo nie ma sensu. Pozdrawiam was serdecznie, Kuba Playboys.